Cześć, witajcie z powrotem. No i słuchajcie, zaczęło się. Żeby nie było tak pięknie, nie wszystko idzie zgodnie z planem. Jak widzicie, zaczyna mi się plaga Dino. To jest taki glon niezaładny, jak widzicie. I ta plama z lewej strony mi się powiększa. No i zaczynam się trochę tym przejmować, bo no nie chcę, żeby tak było, prawda? I po części już was posłuchałem z poprzednich komentarzy i ograniczyłem światło. Zacząłem lać znowu bakterie. Błędem było w ogóle przerwanie tego procesu. Jako nowicjusz myślałem, że bakterie tylko na start. A tu się okazuje, że nie, bakterie trzeba lać cały czas. Oczywiście nie codziennie, w odpowiednich odstępach czasu i w odpowiedniej dawce, ale jednak trzeba je lać. No i na razie no jest tak jak jest. No, ten glon mi się rozprzestrzenia. Na razie nie widzę, żeby przyhamował. Z drugiej strony nie chcę też ograniczać strasznie światła, no bo wtedy wtedy są korale pochowane, a jak nie mają światła, no to też się nie odżywiają, więc nie chcę jakiegoś błędu zrobić i mam problem, nie wiem co z tym dalej, ale co tutaj jeszcze, odsunąłem troszkę tą skałkę z Ksenią. To jest, widzicie, taki fajny koralowiec. On jest fajny, bo szybko rośnie. A odsunąłem go od tej skały głównej, żeby mi na nią nie wlazł. Bo jednak chciałbym mieć nad nim jakąś kontrolę. Tutaj też mnie ostrzegaliście przed nim. Jak widzicie, igły już są wyjęte z tej skałki. Wszystko się fajnie trzyma. Jestem zadowolony. I na razie brnę dalej w tą metodę strzykawek. Tutaj też już zobaczcie, nie ma, trzyma się ładnie, wszystko fajnie. Z tego jeszcze nie wyjmę strzykawki, bo on jest malutki, potrzebuje więcej czasu, żeby się złapać skały. Z nowości to kupiłem 4 chyba korale, szczepki, skrawki. W rybce jest jeden twardziel. Napiszę wam w opisie, jak on się nazywa. Miało nie być korali twardych, ale dostałem dobrą cenę za niego i się skusiłem. Fajnie wygląda. Nie muszę ich karmić, bo one sobie po prostu z wody biorą pokarm, jak wiecie, albo i nie wiecie, ale można je też dokarmiać mięskiem. Artemią najlepiej. Zobaczymy. Ja na razie nie chcę, żeby on mi jakoś strasznie rósł, no bo mam malutki baniaczek, więc na razie sobie niech bierze z wody to, co mu pasuje. Tutaj jest kolejny bardzo fajny koral, zobaczcie. O, i on jest na podstawce. Ja, słuchajcie, nie chciałem podstawek, bo jakoś mi te podstawki nie leżą, ale tutaj fajnie to w piasku schowałem i powiem wam, a jeszcze tutaj jest taka trawka, też te nazwy to będziecie mieli w opisie, bo to jest dla mnie za trudne jeszcze, żeby to spamiętać. Tutaj mam nadzieję, że ona mi sobie fajnie zarośnie za tą skałą z tyłu i będzie cacy. Słuchajcie, no chciałem jakoś niedługo wpuszczać życie, dwa błazenki i krewetkę czyszczącą dla nich. No ale obawiam się, że przez to Dino będę musiał wstrzymać się trochę, bo nie chcę traktować ryb chemią. A jakby się okazało, że to samo nie schodzi, no to w ostateczności trzeba by było coś na to polać. I nie wiem, każda wskazówka, każda rada starszych kolegów, bardziej doświadczonych, jest na wagę złota. Na razie to u mnie wygląda tak. W tygodniu jeszcze podjadę do rybki, może
kupi jeszcze dwa takie brzdące na podstawce, gdzie się tam fajnie sobie ustawię. I jeśli chodzi o koralowce, to na razie nic więcej nie planuję, bo po pierwsze to są koszta, a nie wiem, jak to mi będzie dalej szło, jak to mi się będzie prowadziło. A po drugie, chcę zobaczyć, jak te, które już są, będą sobie radziły. Czy będzie im dobrze, czy będą się pompować, czy będą rosły, czy wszystko z nimi będzie ok. Chciałem dla błazenków kupić ukwiał, ale to jest trochę inna bajka. Podobno on lubi sobie wędrować, więc nie będzie go tak łatwo przyczepić. Po drugie, lubi ciemniejsze miejsca. Ja tutaj za bardzo takich ciemniejszych miejsc nie mam. No i po trzecie też może poparzyć inne korale i nie wiem. I chciałbym i boję się i też nie wiem za bardzo jak sobie z nim poradzić. To jeszcze mi chodzi po głowie. No na razie problem jest taki, że ta plaga Dino mi się rozprzestrzenia. Nie wiem za bardzo co z nią robić. To światło ograniczam, bakterie podaję tak jak tam mi koledzy doradzali. Minęło parę dni i na razie jest go więcej zamiast mniej. No, z drugiej strony to dobrze, bo to jest też oznaka dojrzewania akwarium i taka jest kolej rzeczy, tak ma być, ale po doświadczeniach z akwarium naturalnym wiem, że z tymi glonami no jest problem. No, jest problem, a z drugiej strony bez glonów akwarium też nie funkcjonuje. No, zawsze te glony będą, nikt ich nie chce, bo źle wyglądają, a tak to z nimi jest. No na tą chwilę to tyle. Jak będzie się coś działo ciekawego, dam Wam znać. Na razie jest problem z tym glonem. Myślę, że jakoś w tygodniu może podjadę, tak jak Wam mówiłem, jeszcze dokupię jakieś dwa maluchy na podstawce i będę czekał. W kolejnym etapie już będę chciał wprowadzić życie. Niedługo się zbliży baniak do drugiego miesiąca swojego bytu. No i zobaczymy, jak to będzie dalej. Dobra, rozgadałem się. Na razie to tyle. Dzięki, trzymajcie się.